Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy w tej chwili taki bardzo radosny czas, czas karnawału, czas wielkich balów karnawałowych. I oczywiście zapewne wszyscy z Was doskonale wiedzą, w co się na taki bal ubrać, albo wiedzą, gdzie szukać informacji, inspiracji na ten temat, ale czy myśleliście o perfumach na bal karnawałowy? Czy one w ogóle są istotne? Moim zdaniem są bardzo, bardzo istotne. Nie mogę powiedzieć, że są ważniejsze od sukni. W tym przypadku suknia, buty, fryzura, makijaż, no czy powiedzmy w przypadku panów, to garnitur. To na pewno już doskonale wiecie, że to nie jest takie ubranie, jakie macie do biura, nie jest to taki makijaż, jaki macie na co dzień. I dokładnie tak samo z perfumami. To nie są takie same perfumy, które używacie na co dzień. One muszą się czymś wyróżniać. Ale czym? O tym Wam zaraz opowiem, bo no nie jest tak, że wystarczy wziąć perfumy, które pachną jakimś spalonym lasem, spaloną apteką i już mamy efekt czegoś niezwykłego. Nie. Jest to bardzo szczególna kategoria perfum, które zwracają na siebie uwagę, które muszą się przebić przez tłum innych woni, innych bodźców zapachowych, bo na takich imprezach zapewne woni przeróżnych tam nie zabraknie. Od woni jedzenia, drinków, woni innych perfum. No, może jakieś inne jeszcze dodatkowe, no papierosy na przykład, wonie z dymem związane, więc Wasze perfumy muszą się prosto wszystko przebić. Czyli odpadają te wszystkie niszowe, trudne perfumy. Chyba, że to będzie bal przebierańców i chcecie się przebrać za jakąś taką postać demoniczną, straszną, mroczną przede wszystkim, czyli jest to taki powiedzmy styl emo, wtedy rzeczywiście perfumy mogą być takie emo. Ale jeżeli idziecie na bal karnawałowy, no te perfumy, to taka moja podpowiedź, one muszą współgrać z butami. Jak to współgrać z butami? Otóż bywają buty, powiedzmy, baleriny beżowe i bywają szpilki karnawałowe, prawda? Więc wy musicie sobie takich szpilek szukać. I dosłownie już Wam pokażę pierwszą szpilkę, naprawdę z segmentu niedrogiego. Buty, to jest opcja z szpilki, więc ja już ostatnio tą Rianę eksploatuję i na przykład właśnie w tym segmencie przyzwoitej cenie to są perfumy, które przebiją się przez inne. Już po prostu czuję ten wyrazisty akord i one sobie poradzą ze wszystkim. Poradzą sobie z wonią dymu, papierosów wszelakich, z wonią drinków, spoconych ciał, wszystkich nieprzyjemnych wonijnych perfum to są te. Czyli szpileczka. Plus ta szpileczka numer 2, nie mogę jej tu wypatrzeć, Rihanna ma też tą czarną, ale ta mi się wydaje lepsza. Perfumami karnawałowymi nazwałabym te perfumy. Moim zdaniem one zdecydowanie bardziej sprawdziłyby się, znowu macie szpilę, to na takim gigantycznym obcasie. One właśnie, najlepiej właśnie wtedy sprawdzą się po prostu, ale one też nie mogą być używane oszczędnie. Przede wszystkim, jeśli myślicie o perfumach na bal, musicie się zaopatrzyć w coś takiego. Czyli w taki pojemnik ze sprayem. No, ten mój właśnie się rozleciał na Waszych oczach, ale spróbuję go, o właśnie, coś takiego. Do czego możecie sobie odpsiknąć po prostu trochę perfum. No, są różne. Są takie, które mają ten pod spodem taki rodzaj mechanizmu, którym się napełnia flakon, albo taki właśnie zwykły szklany i to musicie zabrać razem z przyborami do poprawiania, odświeżania makijażu. A w przypadku panów też sugeruję wziąć taki flakon albo flakon mniejszej pojemności, ale to byłoby najlepsze. Dyskretny psik psik i za każdym razem, kiedy wychodzicie skorygować makijaż, po prostu udać się w ustronne miejsce, poprawiacie się perfumami i nie żałujecie sobie tego. Czym możecie pachnieć? Moim zdaniem bardzo karnawałowe perfumy to są te perfumy. Zdecydowanie właśnie lepiej sprawdzą się w takiej imprezie. Można też używać ich solidnie, ponieważ nie jesteśmy blisko między ludźmi. No chyba, że impreza jest takim rodzajem domówki na niewielkiej powierzchni. Wtedy może nie dopsikujemy, powiedzmy, co 2 godziny. Może wystarczy 2 razy w ciągu imprezy. Jeszcze póki jestem przy tych celebrytkach, to jeszcze Wam pokażę Rihanna. Ma też Rogue, czyli Łobuz. To też są takie właśnie perfumy, które sobie poradzą ze wszystkim, chociaż są, mają taki smutniejszy charakter, a karnawał to jest radość. Więc szukajcie takich perfum, które są radosne, które mają wanilię, które mają coś słodkiego, które emanują taką siłą, ale
pozytywną, nie mroczną, tylko taką pozytywną, więc Beyoncé też lubi robić takie perfumy, które moim zdaniem zdecydowanie lepiej właśnie pachną na balu niż w biurze. Czy te nawet to ładnie pasuje do mojego zestawu? Jeszcze sobie raz, bo ona nawet jak robi z tej linii te takie bardziej owocowe, bo to jest ten bardziej owocowy zestaw, ale zobaczcie, ten soczyk tutaj już się zrobił żółtawy, czyli tam jest wanilia. Zobaczcie. A tak, może na skórę nie mam odwagi, bo teraz troszeczkę mam problem z węchem. O, i tak, tak, och, tu jest dużo wanilii. To już bezdyskusyjnie można śmiało, także to są perfumy, które się nadają, powiedzmy, z takich przystępnych cenowo. I taka prośba do Was, skoro jesteśmy przy tym przystępnym cenowo segmencie, może coś z tych katalogowych perfum dorzucilibyście. Pamiętajcie, w tej chwili to wszystko, co krzykliwe, co widoczne, nadaje się na... Ostatnio dostałam taki flakon, no może tak, no tam jest światło z tej strony. To też, to jest po prostu sama słodycz. Doskonałe perfumy na bal. Znakomicie sprawdzą się takie perfumy. Cała ta linia Jean Paul Gaultier w tych właśnie figurkach jest znakomita, a te chyba szczególnie. I myślę, że naprawdę znakomitym wyborem na bal jest kwiat pomarańczy. Całkiem sporo kwiatu pomarańczy, tak na mój nos. Nie pamiętam składu, znajdziecie w tych perfumach. I one też są, a przynajmniej były do niedawna w całkiem przystępnej cenie, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeśli u mnie coś się na kanale pokaże, jeśli jeszcze pojawią się komentarze, to wtedy niestety ceny rosną. Wyobraźcie sobie, że ledwie rok temu mogłam zrobić film o perfumach markowych za 20 zł. I teraz już nie zrobię takiego filmu, bo tych perfum już nie ma. Nie ma tych perfum Ungaro. Nie jestem w stanie już nawet zrobić filmu o perfumach markowych za 50 zł. A to był jeden z lepiej oglądających się filmów na moim kanale. Może teraz w ramach takiej przerwy powiem Wam, co się nie nadaje na taki bal karnawałowy. Poza wspomnianymi tymi mrocznymi klimatami, na bazie powiedzmy nuty ud, nie nadają się też perfumy intelektualne. To jest moja najnowsza zdobycz, intelektualna Cabo Chard, nowa edycja marki Madame Grace. To są perfumy, moim zdaniem, dla pani sędzi, dla pani adwokat, może dla pani prokurator, dla osoby naprawdę z silną pozycją społeczną i one nie będą dobrze pachniały na balu, bo na balu musi być taka atmosfera właśnie, która sprawia, że nie budujemy wokół siebie murów, granic, tylko właśnie zbliżamy się, szalejemy, bo wiemy, że za chwilę będzie post, czyli umartwianie się, korzystamy. Bardzo dobrze sprawdzą się w roli perfum karnawałowych. Takież oto perfumy. Co tam jeszcze? A na przykład, nie wiem, czy pamiętacie takie perfumy. To jest ich nowa edycja, Soir de Paris marki Bourjois. Znakomity wybór, bo tu jest dużo nut pudrowych. I chcę Wam jeszcze jeden zapach pokazać, żeby już zamknąć, czy jeszcze jedne perfumy, może dwie. Dwa rodzaje perfum, które się nie nadają na bale karnawałowe. To jest coś, co bardzo modnego, rozpoznawalnego. I na przykład właśnie Si. Tu mam jedną z edycji tychże perfum. One się nie nadają, ponieważ one są dość przyjazne, dość łagodne i każdy wie, co to jest. Myślę, że kto się perfumami interesuje. Myślę, że dobrze by było właśnie, gdyby na takim balu towarzyszyła nam aura tajemniczości, trochę zagadki. Ale inny przebój rynkowy, jakim jest już Black Opium, już niekoniecznie byłby złym wyborem. Moim zdaniem tak, ale szukać jakiejś wersji bardziej intensywnej. Całkiem dobrze będą pachniały te wszystkie teraz właśnie kwiaty, więc jeśli mnie zapytacie, co dobrze pachnie, bo utnie, bo szyprnie, to słuchajcie, kochani, kwiaty i orient. Wszystkie kwiaty bogate, takie zaznaczające przestrzeń. I właśnie białokwiatowce. To jest taki klasyk, perfum ciągle dobrze sprzedających się w Stanach. Klasyk białokwiatowy. Ale wyszukajcie po prostu wśród rzeczy, powiedzmy, modniejszych, bo to zawsze lepiej. A jeśli nie macie, to myślę, że wiele osób w tłumie innych woni nie odróżni, czy to jest coś bardzo, bardzo na topie, czy nie. I co jeszcze bardzo dobrze się sprawdzić może na balu? Myślę, że całkiem nieźle by pachniały te perfumy. Black Orchid, przepraszam, Velvet Orchid i Black Orchid również. Chociaż może jest tam już troszeczkę za dużo tego refleksyjnego smutku. No oczywiście moim zdaniem znakomitym wyborem na bal to będzie, mam tutaj kartonik, Black My Barbery Black. Po prostu mocne, wyraziste,
dominujące, nawet nieco migrenogenne. No, bardzo szczególne perfumy, ale chyba takim królem perfum karnawałowych jest Paco Rabanne. Czy to będzie Olympia i któraś z jej edycji, to pamiętajcie, zabieracie ze sobą mały flakonik i dodajecie sobie tych perfum jeszcze w ciągu balu. XX Black, one już są kilka lat na rynku, ale ciągle dobrze się sprawdzają. No i Lady Million. Tak samo, to są perfumy, które po prostu dominują. No i może teraz właśnie te, na które ja cały rok narzekam, a właśnie teraz Wam szczególnie te perfumy polecam. Właśnie te wszystkie sztabki ze złota, w cudzysłowie, czyli One Million, znakomicie się sprawdzi. Czy te wszystkie Invictusy, chociaż wydaje mi się, że Invictus już jest bardzo rozpoznawalny. To są moje typy. Jeśli macie jakieś sprawdzone, przetestowane perfumy karnawałowe, to proszę podzielcie się informacją o tym, jakie to są perfumy. Ja sobie przynajmniej o nich coś poczytam, a może mam próbeczkę, to wtedy przetestuję. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam pięknie pachnącego balu karnawałowego. Pa, pa.